Czy pływalnia w Trzciance powstanie szybciej niż boisko wielofunkcyjne przy Dwójce, okaże się za jakiś czas. WF-iści z Trzcianeckiej Dwójki obawiają się tego rozwiązania. Mówią, że część uczniów może przejść do innej placówki, przez co dojdzie do zwolnień kadry. 3 lata temu w tej szkole utworzono klasy o profilu sportowym. Ci uczniowie mają o 6 godzin lekcyjnych więcej niż nieprofilowane grupy. I dziś z powodu braku boiska niektóre zajęcia muszą odbywać się poza szkołą albo na korytarzach. Musimy realizować podstawę programową, a w podstawie programowej jest m.in. właśnie lekkoatletyka i żeby to realizować musielibyśmy wchodzić na boisko. W tej chwili mamy boisko wyłączone z eksploatacji, no i te zajęcia odbywamy po prostu w parku. No generalnie musimy przechodzić i tracimy dużą część lekcji. Już jest stworzony projekt boiska wielofunkcyjnego. No jest to dobra rzecz i bardzo by się przydała. Poza tym nie tylko dzieciom. Mamy jeden orlik u nas w Trzciance. A to odciążyłoby ten jeden orlik. Całe miasto tego żąda, żądają tego nauczyciele, dzieci, bo by miały bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. Tym bardziej, że od 3 lat w naszej szkole powstały klasy o profilu sportowym. Boisko wielofunkcyjne w Trzciance na pewno by się przydało, szczególnie w centralnej części miasta, gdzie o takie obiekty ubiegają się mieszkańcy. Przy podstawówce i gimnazjum numer 2 w Trzciance znajduje się miejsce, które przypomina boisko. Jednak jego stan jest opłakany. Jest tam bardzo dużo poniszczonych rzeczy, typu lampy, ławki, bieżnia, która się nie nadaje do tego, żeby z niej korzystać teraz. I myślę, że tak naprawdę to nie ma sensu, żeby teraz na siłę naprawiać coś na sekundę, jak coś ma powstać. O budowie boiska wielofunkcyjnego mówiono wielokrotnie. Jak twierdzą pracownicy szkoły, obiecywano, że na przełomie lat 2016-2017 w końcu ono powstanie. Tymczasem teraz okazało się, że jego budowa została przesunięta o kolejny rok, a może 2, albo kolejnych kilka. WF-iści z Dwójki obawiają się, że jeśli zostanie przyspieszona budowa basenu, to odbędzie się to kosztem powstania boiska. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego obydwa zadania, i budowa pływalni w Trzciance, i budowa boiska są przyjęte do realizacji po stronie wydatków, tak jak powiedziałem, 17-18 rok budowa boiska, a na dzień dzisiejszy w 2020 rozpoczęcie działań w sprawie budowy basenu. To jest oczywiście plan taki wstępny, oczywiście może się tutaj coś zmienić. Pierwsze plany budowy basenu były kilka lat temu. O boisku wielofunkcyjnym też mówi się od kilku lat. Jednak ani jedna, ani druga inwestycja wciąż nie jest pewna. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.